Dzień dobry, witam Was serdecznie. Już żeśmy się poznali tak, tak, że tak powiem, po łebkach, tak. E, a teraz powiem Wam e, o czymś, o czym wiecie, tylko nie wiecie, że wiecie. Jak zapytam Was, co to jest rok, to kto mi co powie? A słuchajcie, obiecałam, że będzie nauczycielka stawiała oceny dla aktywnych. I ja tego przypilnuję. Rok no głośno. Pięknie, co jeszcze? No. Pięknie, patrzcie, rok obrzędowy to jest 52 tygodnie, 365 dni, 12 miesięcy, czyli jak w zegarze. Dlaczego jak w zegarze? Bo podzieliłam, wzięłam ten zegar jako przykład taki najbardziej namacalny, który ma 12 godzin i 12 miesięcy w tym wypadku. Jeżeli powiem godzina, o, o brakło mi. Jest. Godzina dwunasta to jaki to będzie miesiąc? Jakie będą święta? Pięknie. I jaki z tym zwyczaj związany? Ubierania i przygotowywania kolacji wigilijnej. Macie trzy dni świąt. Który z tych dni jest najważniejszy dla Was? Zresztą dla całego domu, dla całej rodziny. Bo? Wigilia! Zauważcie, na drugi dzień jest jak cię mogę, a w świętego Szczepana to już mało kto pamięta, co to za święty, od czego i dlaczego go obchodzimy. Natomiast sama wigilia ma w sobie najwięcej magii. Nie tylko magii ze względu na to, że czekamy, ubieramy choinkę, ale też ze względu na to, że tego dnia dawniej, dawniej w, na wsi. Był to taki dzień magii i wróżb. Wróżyły sobie dziewczyny z ilości przyniesionych drewienek do domu, z wyciąganego spod obrusu źdźbła siana, wróżyły sobie stając na ławeczce przed domem albo na górce, krzycząc: Hop, hop, z której strony przyjdzie mój chłop. To jest ta magia, ale to mówiliśmy o godzinie 12. I jaka to jest pora roku? Godzina trzecia, jaki to miesiąc? Jaka pora roku? Jakie święta? Pamiętajcie, że święta Wielkanocne nie mogą się odbywać wcześniej, jak od 23 marca, w przestępczym roku 24. Więc jakie święta? Wielkanocne. I co się wtedy robi? Znowu, który dzień jest taki najładniejszy? Jajka, koszyczek. Święta Wielkanocne. I mamy. O, o, pojechałam za szybko. Czy samo mi poprzeskocikiwało? Samo. Która godzina? Jaka pora roku? Jaki miesiąc? Jakie, jaka pora roku? I jakie święto? <laughs> A o Bożym ciele słyszały. W czwartek mają wolne. Nie idą. A nie. W zależności od dnia, bo to ruchome święto. Boże ciało jest wam znane? Właśnie. Pamiętajcie, że w Boże Ciało wszystko licho, jak wychodzi spod Ziemi, według dawnych wierzeń, jak wychodzi spod Ziemi, to może stać tylko przy tej dziurze, z której wylazło. Nie wolno mu w trakcie sumy, w trakcie procesji, ruszyć się w świat i robić ludziom źle. Chyba, że w tym czasie któryś z chłopów wymyślił sobie, że jak wszyscy w kościele, to i gajowy i leśniczy, to sobie najspokojniej w świecie pójdę i zetnę sosenkę. Wtedy urywało mu rękę, kaleczył się siekierą, upadało drzewo na niego. No, sami teraz mówicie. Dobrze? Pora roku? Wyjściowe święto na jesień? Takie najważniejsze. I wierzcie mi, wierzący, niewierzący, wszystkie wyznania, jakie są, w tym święcie partycypują. I to czynnie. Mm -mm. Nie? Lecimy na razie, zaraz zobaczycie czym. A wszystkich świętych, jesienią. Wrześniowo Święty Idzi zboża w polu nie widzi, bo w dawno, dawno temu dożynki, zakończenie zbiór, zbiorów zbóż z pól, miało miejsce do 15 sierpnia, a Święty Idzi obchodzący na początku września swoje święto, nie miał prawa zauważyć na polu choćby jednego snopeczka zboża. Potem był święty Michał 29, który z pól już wszystko pospychał. Czyli wykopki były zrobione, zagrabione, a matki Boski Siewnej, będące tydzień niedługo po Idzim, już trzeba było z tego zboża zasiać o zimę. Wiecie, co to jest o zimę? Bo zboże sieje się dwa razy: jarę i o zimę. O zimę to, co na zimę, a drugie jarę na wiosnę. No i patrzcie, i samo mi przeleciało, czy ja taka jestem za długo mówię. Aha i pilnujcie mnie, bo ja się mogę rozwarszawić. Dobrze. Tu mieliśmy i mamy wrzesień i wrzesień, to jest właśnie ten miesiąc, który wskazuje na najważniejsze święto w życiu każdego człowieka, na święto wszystkich świętych, dzień zmarłych. Bo ten rok kalendarzowy, jak już powiedzieliśmy, dzieje, dzieli się na i cztery pory roku. Cztery pory roku to inaczej rok rolniczy. Bo tak dawniej w obrzędowości nazywano te cztery pory roku był to rok rolniczy i gospodarczy. Wracaj. E, dostosowany był do cyklu prac polowych. Wiosną wiadomo było trzeba było posiać, ale poprosić o to, żeby zima odeszła. O czym będziemy mówić dalej? Lato. Dziękujemy Bogu właśnie ma, e, idziemy z zielem do kościoła. Potem mamy żniwa, potem mamy jesień, trzeba wszystko pozbierać i zima, kiedy przetwarzamy to już takie przed zimie, przetwarzamy to co zebraliśmy. Powiem wam, mówiliśmy o świętach, tak? Jakie to święta w tym czasie przypadają? To mamy trzeci rok obrzędowy, rok kościelny. Mówiłam, że wiecie o tym, mówiliście, że jest to od Nowego Roku do Wielkanocy, potem od Wielkanocy do Bożego Ciała, od Bożego Ciała do Wszystkich Świętych i od Wszystkich Świętych do Bożego Narodzenia. Do tej pory wiedzieliście o tym? Wszystko to znaliście? Ta, każdy z tych pojęć, tą, ta leksyka była wam znana? No, no, a co wam buzię zasznurowało? Słyszeliście o takich świętach? Nie, no, widzicie? Potem następny mamy tak zwany rok rodzinny. I ten rok rodzinny to są chrzty, to są komunie, to są bieżmowania, to są pogrzeby, imieniny, urodziny. No i oczywiście to, to wszystko związane jest z awansami zawodowymi. Awans zawodowy to nie tylko w pracy, ale to także wasze skończenie liceum, o zrobienie matury, które się świętuje, młodzież między sobą świętuje, to jest dostanie się na wymarzony kierunek studiów, to jest przejście przez te studia. To jest wyjście z uczelni, to wszystko są awanse już zawodowe, bo nie tylko zawodowe, w formie takiej, że a skończyłam pracę i idę na emeryturę, co mnie już za rok czeka. E, co to jest obrzędowość? W cały ten rok wpisana jest tak zwana obrzędowość. Obrzędowość to nic innego jak wszystkie te zdarzenia, które w ciągu roku mają prawo się odbywać i się odbywają. E, bo wy tak o tak musicie, ale one są y, specjalnie pilnowane, określone pewnymi przepisami. Przepisami, czynnościami i praktykami. Jakbym was teraz zapytała, bo wszystko to ma oczywiście znaczenie symboliczne, bo nie ubierzesz choinki, to Pan Jezus się i tak urodzi, prawda? Ale jesteśmy przyzwyczajeni, że no, nie ma Bożego Narodzenia bez choinki i nie ma Bożego Narodzenia bez opłatka i musicie wiedzieć, że opłatek jest typowo polskim wynalazkiem tu, gdzie Polacy się porozjeżdżali, opłatki wprowadzili. Nigdzie indziej na świecie nie ma łamania się w wigilię. Opłatkiem tylko u nas. E, dlaczego to wszystko jest takie ważne? Otóż wszystkie te symbole, wszystkie te rekwizyty, wszystkie te zachowania kształtują naszą świadomość, pozwalają nam być razem nie tylko w rodzinie, ale i w społeczności. Taki Sylwester, patrzcie. No, nie sądzę, żeby można się było samemu świetnie bawić, wytańczyć na sylwestra. Wszystkie sylwestry przed Wami. Życzę Wam radosnych takich sylwestrów bez masek oczywiście. I e, ta obrzędowość to jest inaczej nazywana obrzędowością doroczną. I w tej obrzędowości dorocznej występują takie obrzędowości jak przyrodnicza. Tutaj, gdzie człowiek sam, no widzicie o tak. Usiłował wpływać na zjawiska przyrody. Zaraz o tym będzie. Potem były następna obrzędowość, to jest obrzędowość gospodarcza, agrarna i hodowlana i inne, które miały spowodować wyższe plony. Słyszeliście coś takiego jak dawno, dawno temu w zapusty, ostatki e, były takie tańce na len i konopie. Pani na pewno pamięta, prawda? Na następnych, e, na następnych zajęciach będziecie Państwo o tym wiedzieli. Były też takie. Takie obrzędowości, które miały zapewnić dobre życie, szczęście, powodzenie i praktyki o charakterze matrymonialnym. A powodzenie i szczęście to wyobraźcie sobie, jak będziecie brać ślub i rodzice będą Was błogosławić znakiem Krzyża Świętego. Szczęście i powodzenie mają Wam zapewnić puszczane wianki na wodę, na które my patrzymy z przemrużeniem oka. Prawda? Ale na pewno każda z was, przynajmniej o tych świę... w świętojankach brała udział. A to piliście, topiliście, prawda? W szkole podstawowej. Bo raczej w średniej to już chyba nie, nie, ale wagary jak najbardziej mile widziane w tym dniu. E, potem takie recepcyjne, recepcyjne, czyli wpisane w roczne obchody, takie, gdzie następuje zmiana statusu. Są to obrzędy przejścia. Te obrzędy przejścia to jest narodziny, to jest małżeństwo i to jest śmierć. Posłuchajcie, jak jest kobieta w ciąży, to dziecko jest, czy go nie ma? Ale go nie widzimy, więc ono najpierw jest niewidoczne, ale wiemy, że ono jest. Z chwilą, kiedy dochodzi do obrzędu przejścia, do tej recepcji, ono przychodzi na świat. I wtedy, mimo że było złączone z matką, jest od tej matki oderwane jest odcięte od niej, nie było go widać, wszyscy wiedzieli, że jest, ale go nie widzieli. Nagle staje się synem, córką, bratem, siostrą, wnuczkiem, wnuczką, sąsiadem, sąsiadką i idąc do chrztu świętego, wchodzi w tak zwany następny recepcyjny obrzęd przejścia, staje się członkiem społeczności chrześcijańskiej czy jakiejkolwiek innej, gdzie się narodził. Potem następne to są, te, to są te obrzędy religijne i kultowe. To Boże Ciało, to właśnie Boże Narodzenie i te wszystkich świętych. To są te najważniejsze święta, w których my, patrzcie, nawet tak są wyłożone, że one znowu pokrywają się z rokiem kościelnym, kalendarzowym, ale obrzędowość tych dni jest bardzo ważna, bo we wszystkich świętych idziemy na cmentarz. Stajemy w miejscu pamięci tych, którzy odeszli. I tutaj pamiętajcie, a, idziecie na cmentarz i widzicie taki maleńki grobek. No i napisane Marysia. Yy, I powiedzmy, pierwszy grudzień 1950 rok. I jak wy sobie widzicie tą, tą duszyczkę, tą dziewczynkę? Malutką, tak? A 50, a mamy 2020. Czyli ile powinna mieć? 71 lat. Czy my ją widzimy taką staruszkę? Właśnie. W tych to jest ta magia zaklęta w miejscu, zaklęta w czasie i zaklęta w sytuacji. Dusza się nie starzeje. No i oczywiście wszystkie inna obrzędowość o charakterze rozrywkowym. To jest takie fala w wojsku: chłopaki. No teraz już coraz mniejsza. To są otrzęsiny, to są połowinki, to jest babski czomber. To, co w szkole macie. I to są też Andrzejki i Katarzynki dla panów. E, to są te zajęcia, którym oddajemy się dla własnej przyjemności. Czy do tej pory y, zrozumiale mówię, czy, 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 czy? No, no jedna rozumie. No jedna rozumie, jak mi Bóg miły, no pombudsku. Kto jeszcze rozumie? No, przecież nie powiem dzieci Poluski do góry. Rozumiecie co, o, o, co mówię, tak? Jak ci najmie? No, więc będę sobie pamiętać. Dobra. Obrzędowość przyrodnicza, o czym mówiłam, to jest to wiosenne topienie marzanny, ale też gaik maik. Jak byliście w szkole podstawowej, to na pewno słyszeliście taką piosenkę. Gaicek zielony pięknie ustrojone w czerwone wstążeczki przez śliczne dzieweczki. Chłopcy z takim gaikiem, maikiem, z kogutem, z gałęzią. Z brzozy, która popuszczała pierwsze liście chodzili po wsi. Jak teraz chodzą kolędnicy? Czy do Was do bloku, do, do mieszkań w ogóle e, w czasie e, w świąt przychodzą młode dzieciaki i dzieciaki w ogóle nie młode. Dzieciaki przychodzą, pukają i śpiewają kolendę i dają im rodzice, grosika. U kogo się to jeszcze zdarza? Bo u mnie w bloku się zdarza. U nikogo czy się boicie, przyznać. O, proszę, proszę! No i to mi się podoba. licznie a ksiądz chodzi po kolędzie? Dają rodzice kopertę? Przyjmują wizytę? No właśnie. E, obrzędowość o charakterze rozrywkowym. A, a. A, a. Ale poszło. Słuchajcie, patrzcie na godzinę. Kto mnie będzie pilnował? Każda. <laughs> Dzięki. Chociaż uczciwie. Chociaż uczciwie. Te, te, gaik Majik wypędza wiosnę, ale, wypędza zimę, ale wypędza zimę także ta Marzanna topiona. I jeszcze na pewno słyszeliście kilka lat temu, była taka niesympatyczna sytuacja, rozbiła się o całą Polskę. To było to nawoływanie do nienawiści, ten sąd nad Judaszem. Pamiętacie taką sytuację, jak było głośno, o tym, że tata Kob bij, bo to Żyd. To jest właśnie. To, to jest taka zwyczajowość i obrzędowość, która była hu, hu, hu i jeszcze dłużej, bo jeszcze w, zaraz po narodzinach Chrystusa, czyli możemy tak powiedzieć, drugi do zerowego roku, bo my liczymy sobie nowy rok od czasów narodzin Chrystusa, ale dołożyć musimy od 6 do 8 lat jeszcze wstecz przed tym rokiem zerowym, ponieważ jak wiecie z lekcji historii. Pan Jezus nie urodził się w tym roku zerowym, bo ani te zdarzenia, które potwierdzone są pismami, dokumentami, które znajdujemy w źródłach, nie potwierdzają ani przelotu ówczesnej komety, ani też nie potwierdzają czasu rządzenia Heroda. Obrzędowość rolnicza w, tym, w ten rok wpisany, to co było w czterech porach roku, patrzcie, pierwsza orka i siew nie mógł chłop pojechać w pole dawniej, póki pługa, konia, bron, czy czegokolwiek nie pokropił wodą święconą. Bo chodziło o to, żeby się wiodło, chodziło o to, żeby to zboże rosło, chodziło o to, żeby było go dużo, żeby nie było chwastu, oczywiście, żeby go nie wybiły grady, żeby nie było wody i żeby tak zwane wojtki, czyli takie malutkie tajfuny tego zboża nie poskręcały no, Dlaczego mi to tak leci? Jest. E, rzucanie w siebie, właśnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli w świętego Szczepana owsem, potem z resztki tego owso zbieranie i mieszanie ze zbożem, które na wiosnę będzie siane, miało spowodować to, że święty Szczepan nie pozwoli, bo jak wiecie z geografii, kiedy są wstrząsy sejsmiczne, dochodzi do tego, że te kamienie z ziemi, Wyrzucane są na pola i trzeba tego zbierać mnóstwo. Więc chodziło o to, żeby te kamienie nie wychodziły, żeby ziemia była urodzajna, ale też zakopywano pod pierwszą skibę wyłożoną skórki chleba, żeby myszy na to pole nie wchodziły i ziarna nie zjadły. Teraz zaraz Wam powiem coś takiego, co Was bardzo, bardzo pewnie zdziwi, ale. Dzisiaj to idziemy na bazary, jak mamy działkę, tak jak ja robię, bo ja taka gospodyni jestem, że sama se nie uchoduję, ale se kupię, wasi rodzice pewnie też kupują sadzonki kapusty. Kiedyś kobiety same kapustę sobie flancowały, jak wysiawały, potem francowały i sadziły. Oczywiście była to impreza nie tyle sama e, rodzinna, jak oczywiście lokalna, wiejska i z zabawą. Bo Wiecie z lekcji historii, kiedy zaczęto nosić pierwsze niewymowne, czy inaczej mówiąc, kiedy kobiety zaczęły nosić majtki, figi, kończymy na stringach. W XVIII wieku, wcześniej ta część bielizny przydzielona była tylko mężczyznom. Więc dziewczyny chodziły na wsiach, jeszcze w latach dwudziestych ubiegłego i stulecia, i tysiąclecia nie nosiły figów na tyłkach. Więc sadziły dziewczyny, były w takich chodziły zapaskach, o tym pani będzie opowiadać, w zapaskach lnia mocnych, lnianych koszulach, w zapaskach z wełny. I jak sadziły, żeby ta kapusta była wielka, rozłożysta, co chłopcy robili? Wywracali dziewczyny w grządkach. Jak myślicie po co dla tej kapusty? No, kto mi powie odważnie, a ja już przypilnuję, żeby pani się dowiedziała, że przynajmniej o dziedzictwie wiecie coś. Oczywiście chodziło. O zabawę, żeby zobaczyli, co tam pod tą spódniczką jest. Tak ci chłopcy mieli pomysły. W związku z powyższym, wywracano te dziewczyny w tych grządkach, zabawa była przednia, potem kończyło się oczywiście w karczmie, e, zabawą ogólnie młodzieżową, bo musicie wiedzieć, że dawniej na wsi, teraz mamy restauracje, puby, bary, kluby i coś tam jeszcze, już nie jestem w temacie dalej, kiedyś były karczmy. Żanująca się wieś miała karczmy i były dwa rodzaje karczmy. Jedna to była zamknięta, a druga przejazdowa. Czyli zamknięta, gdzie można było się zatrzymać na popas, przenocować, wymienić konie, nakarmić konie. Natomiast przejazdowa można było wejść do Żyda, zjeść konie, popaść chwilę, dostały siano, napoić i jechać dalej. Tym się te karczmy różniły. Więc tam młodzież kończyła imprezę, każdą zresztą, gdzie była ta magia wpleciona, a oczywiście... Przy takim sadzeniu kapust. Czy ja się panu tak ruszam, panie Michale? Ja pierdziele, to co mam se usiąść? I taka... Nie no, mnie to jest wszystko jedno, ale wiecie co, jak to to was widzę, nie? I wiem kto jest zainteresowany, jak kto mi usnął. E, to było kończenie imprezy każdej jednej, jaka się na wsi odbywała właśnie w tej karczmie, zabawą do późnych godzin nocnych. No i były żniwa. Dożynki znana wam jest instytucja Dożynek. To cieszę się, chociaż tyle. Więc te dożynki wyglądały trochę inaczej niż dzisiaj, bo jakbyście się tak poszli na odtwarzanie, gdzie jest dobrze folkloryzowane w trakcie, w trakcie dożynek, gdzie jest dobra folkloryzacja, to byście zobaczyli, jak to fajnie było. Otóż, kiedy już żniwa były skończone, zawsze była wybierana dziewczyna, która najszybciej odbierała zboże za kosiarzem. I oczywiście ten kosiarz był pierwszy, a ona była pierwszą tak zwana przodownica i przodownik. I te dwieńce dorzynkowe, które my teraz zgodnie z wymiarami, nie wiem kto je wymyślił i kiedy, mają mieć półtora metra wysokości, metr szerokości. Dlaczego wieniec? Bo nosiły dziewczyny, przodownice przynosiły taki wieniec na głowie, upleciony z tego, co urosło w lesie, w polu, w sadzie i w ogrodzie. Wszystkie zboża tam musiały być i było coś takiego. Jeszcze w 1970 w 1878 roku w Sandomierzu na przykład dziewczyny miały kaczkę na głowie razem przy tym wieńcu, gdzie indziej mieli koguty albo kury. I wiecie, jak to było śmiesznie? Taki kogut, ten co stoi celebryta, to się nazywa pod ścianką, nie? To wyobraźcie sobie, że był taki kogut celebryta, który potrafił obskoczyć kilka wsi. Bo on jeden wiedział, że ma się trzymać tej głowy, tam sobie dziubnął ziarenko, ale żeby nie napaskudził nastrój dziewczynce, to mu nic nie dawano jeść, więc był za, za, zajęty dziubaniem i w tym czasie był święty spokój. Dochodzono i pan przodownicy wrzucał za staniczek, nie mylić z biustonoszem, bo takiej, takiego czegoś nie było, wrzucał za staniczek, jak była bardzo ładna, to złotego dukata, a jak była takiej nienatrętnej urody, jak ja na przykład, no tylko mogłam się srebrnym pocieszyć, bym w młodości, prawda, i to była ta obrzędowość, która polegała na tym przywoływaniu, podziękowaniu ziemi, Bogu i Panu za to, że mogli w tym partycypować. Co ma wspólnego, jak myślicie, co ma wspólnego święto dożynek ze świętami Bożego Narodzenia? Otóż właśnie te pozostawienie garści niezrzętego zboża ucidano wiązały dziewczyny, było tak zwane... Plewienie tej garści, brody, garstki, w zależności gdzie, jak to nazywano, albo przepiórką też zwano, zawiązywano u szczytu, przy samych kłosach, czerwoną wstążeczkę. Dziewczyny dokładnie piliły tą, tą garstkę tego zboża. A dlaczego garstka? Bo tyle, ile się tego zboża na tym ostatnim stająku chwyciło w rękę. Po czym z tego zaplatano taki kolorowy wianuszek okrągły. Bardzo ładnie go wiązano. I w Boże Narodzenie, ten wianuszek był powieszony u sufitu, bo nie było choinki. Choinkę mamy od Niemiec, od XVIII wieku do, jest w Polsce, ale na wieś trafiła zaraz po pierwszej wojnie światowej. To był podłaźnik, albo zwany inaczej, wcześniej te, z, tych, z tych głosów zrobiony, to był świt. To się nazywało świat. Dlaczego świat? Bo dziewczyny z tych opłatków do łamania się robiły fantastyczne wzory. Były to gwiazdy, były to półksiężyce. Jak ma wyobraźnię plastyczną, tworzyły niesamowite, bo wystarczyło na ślinę, tu nie trzeba było wymyślać, przyciąć ładnie i posklejać. Dlatego świat, czyli to coś wielkiego, bo Boże Narodzenie to jest ten świat. Kiedy spotyka się ze sobą, to jest ten dzień, kiedy spotyka się ze sobą trzy światy. Jak myślicie, jakie? Skoro trzy światy. I śpiewacie to w kolendzie, a jeżeli, jeżeli, no, znacie tą kolendę na pewno. Karpiński ją napisał na polecenie Izabeli czartoryskiej. To jest binarna kolenda Wyklucza jedno i drugie, wykluczające siebie nawzajem przy tym binaryzmie. Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony. Patrzcie, jak się Bóg rodzi, to dlaczego moc truchleje? Czy skoro Bóg jest mocą, nie? To jest ten dzień, kiedy spotyka się świat boski, świat ludzki, a moc zła truchleje pod ziemią czyli niebo, ziemia, piekło. Te trzy światy się spotykają, stąd tak ważne jest tej, w tych wierzeniach, w tej obrzędowości, pełne uczestniczenie w tej, w tej uroczystości. Choćby potem, teraz, no jak mi ktoś powie, że w każdym domu śpiewane są kolendy po kolacji, to wam nie uwierzę, ale na pewno albo telewizornia chodzi, albo odtwarzane jest z płyty, że w trakcie kolendy, w trakcie wigilii mamy, słuchamy kolęd. Czy znacie tą kolendę, Bóg się rodzi? No właśnie, patrzcie, to mu dlatego mówiłam, że ja mówię o tym, o czym wiecie, tylko nie wiecie, że wiecie. To jest takie proste w tej kulturze ludowej. Tu nie ma nic skomplikowanego, jak ten komputer albo pendrive, którego ja potrafię, nawet to potrafię zepsuć. Więc w kulturze ludowej wszystko jest proste, wszystko jest łatwe, wszystko wynika z czegoś i wszystko jest zrobione po coś. No i dlaczego, dlaczego polewa, się, polewa się wieńce wodą? Nie wiem, czy widzieliście. Teraz się to kropi ksiądz Kropidłem błogosławię Oczywiście po to. Żeby dać szczęście, żeby dać zdrowie, żeby dać dobre plony i żeby tyle deszczu, ile trzeba, czyli nie więcej jak kropidłem. A ta przepiórka, ta garść ostatnia była tak zwanie oborywana. Znowu chłopcy mieli ubaw, bo znowu wszystkie ładne dziewczyny, jak już były ładnie wstążką wywiązana, chwytano pod ramiona i no gdyby jeszcze ciągnięto za nogami, to ja rozumiem, bo spódnica się podciągnie ale oni ciągnęli w przeciwną stronę, żeby się znowu podnosiła kiecka do góry. I to jest też to matrymonium i tak zwane zaloty. Dzisiaj byście powiedzieli, jakie to takie twarde, końskie, czy jak ktoś tam jeszcze mówi, dzikie. I to jest tutaj już, nie wiem, jak w, w leksyce młodzieżowej teraz to się nazywa. Obrzędowość agrarna. Mówiłam wam o tych zapustach, które odbywają się. Tłusty Czwartek jest wam znana instytucja? Zapusty jest wam znana? Środa Popielcowa? No właśnie. Więc w taki, w taki dzień, jak zapusty, kobiety miały swoje święto. Szły do, knarpy, do knajpy, zamawiały sobie najtłuściejsze jedzenie, zamawiały sobie wódkę, okowita się u nas to nazywało, czyli bimber inaczej mówiąc, ale słuchajcie, ponieważ on był z pierwszego tłoczenia, więc karczmasz, jak im dał po jednym sztachanku, sztachanek to ni mniej, ni więcej, tylko 250 gram, czyli to jest taka ćwiarteczka dzisiejsza, jak te małpeczki obecnie modne. To taką, jak kobieta wychyliła, no to no niestety, ale na kolanach to się już stamtąd by wróciła. Więc karczmacz rozdzielał to jeden do trzech. Jeden kiedyś tachanek gorzałki, dwa, trzy sztachanki wody, no żeby się bardzo nie pospijały. I mogły sobie kobiety używać ugodno. na mężczyznach, którzy nie mieli prawa do ich, do stołu dosiąść. Dopiero potem pojawiała się kapela i zaczynały się tańce. I znowu wracamy do tych zbereżności, do tego matrymonium. Dziewczyny, chłopcy podrzucali dziewczyny do góry. Im wyżej, tym Wyższy miał urosnąć len i konopie. Patrzcie, dzisiaj za konopie można dostać najmniej 5000 tysięcy kary, a jeszcze odsiedzieć swoje. A kiedyś na wsi nie było możliwe, żeby nie rosło wśród warzyw konopie, bo ono przede wszystkim pilnowało tego, że liszki nie żarły kapusty, buraków. No nie było takiej inwazji ślimaków, a nasza kuchnia jakoś do ślimaków przekonać się nie może. Więc to konopie było wysiewane. I ludzie, jakbyście, jak będziecie archeologami i przyjdzie wam odkryć, odkryć jakieś groby gdzieś tam, to zobaczycie, że ludzie, no prawda, że krócej żyli niż w tej chwili, o 30%, o 30 krócej, ale mieli wszystkie zęby, mieli twarde kości. jak myślicie, czym to było spowodowane? Jak mi ktoś teraz odpowie, to do waszej pani specjalnie jeszcze dzisiaj zadzwonię. No myślcie. Myślenie na piątkę, to jest. Uff, dobra, to powiem. Jak było konopie, więc konopie, z tego było robiony olej, tak? A resztę wysłodków przecież nikt tego nie wyrzucał. Dawano to zwierzętom, dawano kurom, dawano gęsiom. Z automatu przerabiały to zwierzęta krowy. Dawały mleko, kury niosły jajka. Więc człowiek siłą rzeczy odrobinę tych, jak to się te oleje nazywają? Kto mi podpowie? No? Biologia. O, Aj a, a. Matka kochana. To były te gamma plus, wszystkie z tych plusowych wartości, które mają. Dlatego dostawał to człowiek do, sam do organizmu, miał zdrowe kości. Jak się zdarzał chory na padaczkę. Jak się zdarzał ktoś chory na padaczkę, to nie dlatego, że on, on nie jadł, znaczy najprawdopodobniej nie miał dostępu do jajek czy do mleka, bo wiadomo, że ser, masło, jajka wywożone były do miasta sprzedawane, żeby zapełnić kuchnię, kupić materiały, które są potrzebne, kretoniki, że trzeba było kupić garnek, że trzeba żeliwny, że trzeba było kupić miskę. Bo na początku jedzono w drewnianych i wystrugiwanych łyżkach, łyżkami wystrugiwanymi. Pani słyszała o tym, ale pani nie pamięta łyżek drewnianych do jedzenia. Pamięta pani? Ja no. pamiętam dlatego, że ja już ja No i widzicie, i kiedyś i to trzeba było, trzeba by było tak, tak. Latach, więc to, to, co, to co, słuchajcie, urosło, wymieniano, oczywiście e, po zjedzeniu, bo z lnu przędziono cieniusieńkie nitki, z których robiono piękne koszule, męskie i damskie też, e, z których robiono delikatne, cieniusieńkie obrusy, powiem wam, że dzisiejsza fabryka wysiada, i różne gatunki wełny, lepsze gatunkowo, gorsza gatunkowo, bo przecież nie znano jedwabiu, znaczy jedwab to znano, tylko na pewno nie na polskiej wsi, a na pewno nie na najbiedniejszej w regionie naszej świętokrzyskiej. Więc to wszystko, co można było sprzedać, e, sprzedawano, więc nie we wszystkich domach mogli, mogły te dzieci jeździć jajka. Wiecie, jak były traktowane dzieci z chorobami, kalekie, e, z padaczkami? Była to kara dla matki. Wyobraźcie sobie, że dzieci. Określano mianem złych danych przez licho, skrzywdzonych tylko dlatego, że matka się łajdaczyła, bo spojrzała w kościele na franka józkowego tam spod starej lipy. I to już była wina, urodziła dziecko, jak była w ciąży. Albo gorzy, posła na wesele i patrzała na muzykantów. Na pociotów, a muzykant to przecież pociot diabła. Stąd też dzieci chore kalekie. Traktowane były jak zło konieczne i nie to, że genetyka, to że dziecko upadło, to że miało wyrwaną nóżkę bądź rączkę w trakcie porodu, kiedy babka przychodziła, babka akuszerka dzisiejsza czy, czy ginekolog dzisiejszy wyrwała maleństwo. Nie była to wina nikogo, tylko tego dziecka, które niosło na własnym kręgosłupie, na własnych plecach. Te właśnie wierzenia, że to wina matki albo ojca. A jak już przy tym jesteśmy, to Wam powiem taką ciekawostkę, że jeżeli kobieta była zgwałcona, wiecie, że mąż miał ją prawo prać, ile mu się podobało teraz to już nawet bez tego piorą niektórzy prać i cała wieś nikt tak palcem nie ruszył, bo zaszła w ciąży z gwałtu. Najczęściej te dzieci były zabijane, w, w, zanim się urodziły. Ale jak już się udało dochodzić. To taka matka i ten bękart, znajduch, najduch nie miał życia w takiej społeczności. Bo on był z nieprawego łoża i on był gorszy. I wiecie jakie było przysłowie na wsi? Krowa z cielęciem jest droższa. Chodziło o to, że jak szła albo młoda dziewczyna, która była tam zbajerowana, a dzisiaj to singiel jest modny, więc chce mieć dziecko, a ty tam niekoniecznie musisz wiedzieć, że jesteś tatusiem, tak? A kiedyś taka dziewczyna, była zbajerowana przez chłopaka, któremu rodzice nie pozwolili jej wziąć za żonę, bo nie miała na tyle morgów, albo była biedna, musiała iść na służbę, żeby zarobić na siebie i na dziecko. Dlaczego była ta krowa ścielęciem droższa? Bo tego dzieciaka wykorzystywano na maksa. Takie maleństwa pięcioletnie pasały 3 cztery krowy. Takie maleństwa pięcioletnie przynosiły po połowie wiadra wody z rzeki, żeby napoić. Zwierzynę w oborze. Bo syn, córka, gospodarza nie poszły. Po to był najduch. I jego matka Kaśka, Władka, Franka, jakby jej nie było. Wielki tydzień, wielki tydzień, przed wielkim tygodniu, wielki tydzień zaczyna się w poniedziałek. Chwilę wcześniej jest tak zwana niedziela palmowa. Palma to jest symbol zmartwychwstania i wszyscy też znamy taką instytucję, prawda? Niedzieli palmowej. My mamy my jesteśmy teraz przyzwyczajeni do tak zwanych palemek wieleńskich, czyli malutkie, piękne, z wysuszonych kwiatów zrobione. Prawdziwa świętokrzyska palma to były kotki, które słyszeliście, że jak się zje taką bazie z, z palmy, to gardło nie boli? Kto słyszał? Pani słyszała, pani słyszała, proszę bardzo. Pięknie. Wiecie, co to jest właśnie ten fragment tradycji, od której nie powinniśmy odchodzić. To, co powinniśmy pamiętać. I ja nie mówię wam jedzcie, bo ja raz spróbowałam to się o mało nie udławiłam, bo myślałam, że to nie trzeba popić, no ale miało mnie gardło nie boleć, to co, co miałam nie zjeść. Więc te bazie kotki miały skutkować na choroby przewodu e, tych długórnych dróg głosowych i jeszcze do tego przewodu pokarmowego. Stąd u nas jedynym drzewem, które przypomina jako tako palmę, a do czego ta palma służyła? Dowie wie z religii? Jeszcze dziećmi byliście. Kto na osiołku w czerwonym płaszczu, po czerwonym dywanie? No bo nie bójcie się, no matko to nie boli, no kurnia. Kto wjeżdżał? Pan Jezus do Jerozolimy. I oni poszli do komunii, oni mają bierzmowanie. Oj czekajcie, jak dożyję, to ja was w urzędzie, ten, w kościele przypilnuję, żeby ksiądz przepytał. O takie rzeczy. Więc jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, był witany przez tłumy gałązką palmową. A u nas wierzba ma taki kształt. I teraz pytanie mam dla Was, takie na logikę. Mówiliśmy już o tym, o tym święcie, Panie ziela Palmowa. Raz w roku wszyscy patrzymy na te gałązki wierzbowe, na te palmy. Jak myślicie, kiedy to jest? Tak. Która to powiedziała? Która? O, we wszystkich świętych. Wiecie kiedy? Gdzie jest? Jest. świętej pamięci na cmentarzu są dwie gałązki. Zgadza się? Patrzcie, ten symbol zmartwychwstania, ale patrzcie, znowu jest ta obojność, znowu jest ten dualizm w, tym, w tej palemce, w tej gałązce, bo. Diabeł Rokita Boruta to w jakim drzewie zamieszkiwał w legendach? W Wierzbie. Młoda dziewczyna nie mogła tam zaglądać, bo jakby zajrzała, to by diabłu duszę sprzedała. I patrzcie, tu jest świętym, świętą gałązką, yy, która jest dla nas symbolem zmartwychwstania, a tutaj no, diabeł może niewinnej dziewczynie duszę porwać. Więc te palmy plecione były z tych, z tych wierzbek, z tych bazikotków, a po przyjściu do domu gospodarze splatali malutkie krzyżyki i wtykali je znowu, to już jest ten zwyczaj agrarny, wtykali je w końcówki pola, żeby zabezpieczyć przed gradami. Wszystko miało zabezpieczać. We wszystkim ukryta była magia, magia stosowana śmiesznie. Ale jak myślicie, czy teraz coś z tej magii zostało? Czy my jeszcze w takie zababony wierzymy? Na przykład? Pięknie. Zakonnica ten, przed, przed szkole przed klasówką, tak? Co tam jeszcze? Kominiarz. No i jeszcze jedno, bardzo ważne. Jak mi ktoś powie, że w życiu nie przeczytał żadnego horoskopu, to Wam nie uwierzę. Horoskopy, a wróżki a te wierzenia, że pu, pu, trzy razy przez lewe ramię, a przed podróżą muszę usiąść, jak się wrócę do domu. Patrzcie, nie wyzbyliśmy się. I jeszcze jedno. Kto widział, jak dzieci malutkie, jak się rodzą, mają zawiązaną na łapce czerwoną wstążeczkę? Ej Boże, no i miałam tego nie mówić. Chciałam się zapytać, co się robi. Czerwony kolor ma być ochronny. I jeszcze, jeżeli ba, e, mówimy o tym, to... E, jak takie, właśnie wam, wam współczesne, chcę dać taki przykład, w którym partycypujecie wszyscy. A, studniówki. Co to dziewczyny zakładają na studni? Dokładnie. I patrzcie, i mówi się, że dawniej były zababony, gusła, wiara, pierdoły takie. A co my teraz robimy? Zmieniliśmy tylko odbiornik i zmieniliśmy sposób tego postrzegania, tego wszystkiego. Czy dzisiaj jeszcze któryś z chłopaków, ja no wiem, ale jak idziecie do kościoła, widzicie, żeby mężczyźni weszli do kościoła z nakryciem głowy? Nie ma takiej możliwości. Nie ma. Bo to też jest ten zwyczaj uchylania kapelusza, i zauważcie, jak będziecie kiedyś na wsi, jak Pan jedzie wozem z koniem i stoją sąsiedzi, co on robi? Uchyla, kiwa głową, bo nie zdąży powiedzieć dzień dobry. I zauważcie w tych starych filmach dżentelmeni mający meloniki czy jakieś inne ładne nakrycia głowy, kłaniają się w ten sposób, ściągają kapelusz i całują kobietę w rękę, tak? Patrzcie, nic innego jako pochwała majestatu kobiety. To całowanie w rękę, to uchylanie kapelusza, wyrażanie szacunku, a ten, te krzyżyki, które wtykali, zdejmowali czapkę kładli na miedzy, wtykali po to, żeby nie tylko od gradu, od myszy, od nieszczęścia, ale przede wszystkim, żeby nie rósł oset. A oset sejtagrus i Krzyżyki byli, a oset i Następne to było huśtanie dziewczyn w, w, te, w święta, w majówki. Zielone świątki też znacie, prawda? Takie święto. Więc w majówki dziewczyny huśtane były... Na huśtawkach. Im wyżej ją tam wyrzuciło, i znowu co się chłopcy działo, jak, ich, jak chłopcy ich wyhuścali w górę, co się działo z spódnicami? No, no i patrzcie, więc czemu to służyło wszystko? Nie było filmów pornograficznych, nie było Teresy Orłowskiej, trzeba się było jakoś radzić, nie? Więc radzono sobie w ten sposób. E, przeciwko uderzeniom pioruna w święta, yy, nie wiem. Pani pochodzi skąd? Z Łopuszna. O, byłam ostatnio w Łopusznie. Proszę mi powiedzieć, w, jakie, w które święto? Czy w Zielone Świątki, czy w Boże Ciało, czy, czy tak jak jest przed, te poświęcenie pól, co jest to ksiądz objeżdża? Kiedy ksiądz przyjeżdża i jest święcenie pól? Bo tak powinno być oświęcanie pól, żeby rosło, bo jeszcze to nie zaowocowało. To zboże nie zaowocowały. I obchodzono pola kiedyś, z pochodniami szli gospodarze stałej wsi, ksiądz z nimi i tą świętość, tą jasność, tą boskość oświetlali, żeby to zboże rosło. Pamiętajcie, że jedynie w okresie jesiennym żadne obrzędy agrarne nie występują. Agrarne... Czyli takie jak te wymienione wcześniej, że coś się tam dzieje, coś się robi, dlaczego jak myślicie? No dziewczyno, tym nie zaskakujesz. Ty marzysz na etnologię. Bo ziemia już oddała co miała oddać, prawda? Ona musi odpocząć, przygotować się musi do zimy. Dlatego w okresie jesiennym taka obrzędowość nie występuje, ale słuchajcie jest jeszcze ta obrzędowość tak zwana zapewniająca życie, zdrowie, szczęście, powodzenie o charakterze matrymonialnym. Śmigus-dyngus. Oczywiście to są dwa różne święta. Śmigać to jest uderzać w nogę, oczywiście dziewczyny podskakiwały wysoko, im wyżej podskakiwały, tym więcej radości było. Dyngus to było to, co dostawało się od gospodyni przychodzono tak jak kolędnicy. Przychodzono i gospodyni dawała jajka, pisankę, bułkę e, drożdżową, jakieś wędlinę, jak to były dzieciaki, i parę miedziaków. Jak była młodzież, rzeczywiście w tym dniu e, przychodzili chłopcy i to już było pewne matrymonium. Dziewczyna nieoblana, w lany poniedziałek. No niestety, same się podkładały, tylko dlatego, że nie miałaby szczęścia. Bo no jak to, nie być oblaną w takie najważniejsze... O, o, coś się zrobiło mi. Patrzcie, już mamy prawie koniec. O, latem te wianki na wodzie, wiecie czym się różni świętojanki od Nocy Kupały? Czy to jest jedno i to samo święto? Kupalnocka, Janku, Pała, świętojanki? Nie. Świętojanki to jest święto kościelne wprowadzone, e, inkorporowane w wierzenia ludowe, a Noc kupały, to Iwan kupała, to jest takie święto ukraińskie. On jeden, jedynie na Ukrainie nie zrobiono z tego święta kościelnego. To był dzień, kiedy. Ile czasu jeszcze mamy, słuchajcie, bo tak naprawdę mogę skrócić. Pani opiekunka, klasa, co następne macie? Może być klasa jeszcze? Znaczy, czyli rozumiem, że się podoba? Nie podoba się, nie słyszę. Podoba się? Nie. Nie podoba się? Nie. No to ja nie wiem. No co was tak przymroczyło? Dobra. To teraz proszę bardzo, skoro się podoba, niech mi powiedzą o czym mówiłam, bo ja właśnie straciłam wątek. Nie wiem o czym mam mówić. Kto mi przypomni? A widzisz, a widzisz kto miał coś wspólnego, to od razu pamięta. Więc słuchajcie, ten Jan Kupała, ten wschodni, ukraiński Jasiek, to przyspasabiał ten dzień w ten sposób. Wszyscy się schodzili na polany, rozpalano wielkie ognisko, wrzucano wszystkie zioła, które miały właściwości hajowania. To jak to będzie? No, że na haju się jest, to jak to powiedzieć? Odurzania. O, to mądry to mądry, tak? Więc odurzające takie rośliny. I jak już się dobrze tak wychulali wokół tego ogniska, trochę wypili, to wyobraźcie sobie, że mąż mógł żonę odprawić, jeżeli. Ktoś ze wsi jej nie tknął, choćby była najładniejsza, to niektóre dziewczyny, nie mogły liczyć na zainteresowanie mężczyzn. I taką żonę, która rok, dwa po kolei nie mogła się, nie mogła się doczekać, że ktoś ją, jak to się mówi, ruszy, mógł ją odprawić z domu. I że ze względu na tego typu mówiło się, że to jest takie mieszanie krwi i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie. To nie było mieszanie krwi, to było to puszczanie wianków na wodę. Jak się dziewczyna z chłopakiem mieli ku sobie, słuchajcie, to ona mówiła, słuchaj, a mój to tam będzie miał jaśmin wokół świeczki na tej desce albo takie i takie zioło, żebyś go wyłowił. Bo nie było ślubów kościelnych, nie było ślubów cywilnych, nie było żadnych ślubów, ale starszyzna, czyli cała wieś, błogosławiła takiej parze, która wyłowił chłopak, Wianuszek z wody przychodził z nią, przeskakiwali przez ognisko, trzymając się za ręce, i to był zawarty związek małżeński. Ale legenda o kwiacie, kwiecie paproci, kto słyszał, że był taki, jest takie coś jak kwiat paproci. O. i kto jeszcze? Nie znacie takiego, że kwiat paproci, paproć, która zakwita w lesie raz jeden tylko w roku? Nie czytali wam rodzice? Patrzcie, ile macie do uzupełnienia literatury. Otóż ten kwiat umiejscowiony w lesie nie ma mimo ni, nijak prawa bytu, bo ten kwiat, o którym mówimy, że on mógłby zakwitnąć i kwitnie raz do roku, rósł na mokradłach. Chyba, że w środku lasu były mokradła. Tu nie chodziło, więc młodzież wracała sponiewierana okrutnie, wymoczona, wybrudzona z tegoż to lasu w poszukiwaniu tego kwiatu. I wyobraźcie sobie, że w przyszłym roku w okolicach świąt wielkanocnych. Plebon miał full roboty. Jak to zrozumieliście, że plebon miał full roboty? No kto się boi? Trzecia klasa się boi. No, matko kochana. No, jak myślicie? Dziewięć miesięcy minęło i plebon miał full roboty, bo chrzcił dzieci. Trzeba je było do kościoła zanieść. Eee, I wiecie, że najlepiej wyłowić cały ten wianek, lepiej, żeby nie zgasła świeczka, lepiej, żeby się nie wywrócił, tak? Wiecie o tym, że jak się te kwiaty puszcza w, Janki, w Święto Janki? Oczywiście to, ten, yy, ta noc kupały, to jest z 21 na 22 czerwca, kiedy jest najkrótsza noc w roku. A Święty Jan przysposobiono mu noc 23 na 24 z podobnymi obchodami, z pełnym matrymonium, z tym, że Święty Jan jedna co zabrał, dziewczyny szły do lasu tyłem szukać kwiatu paproci i musiały być nagie. Nie wolno im się było odwrócić, żeby ich licho nie porwało. Wiecie już, dlaczego potem się tyle tych dzieci rodziło? No weź się, wybierz tak idź przez, ten, przez te ścieżki. No musiały się wy, 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 wy wywracać. Patrzcie, fajna jest etnologia? Nie fajna. Język polski jest fajny. Jezu, jaka gadatli. Wiecie, co ja to współczuję waszym nauczycielom, jak wy jesteście tacy gadatliwi na lekcji? Ja im naprawdę współczuję. Nie, może, nie mogą was uciszyć, nie? Dobra. To były te wianki na wodzie, to był ten kwiat paproci i jesienią. Katarzynki, czy Andrzejki, znacie chociaż taką instytucję? Bud przez próg, rzucanie skórki za siebie, wypisywanie imion, ale to dziewczyny. Natomiast chłopcy obchodzili Katarzynki. Po Katarzynie Macedońskiej, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, czy to ona, czy nie ona wprowadziła to święto, to jest to znowu matrymonium, i znowu to wychodzenie hop, hop, skąd wróci mój chłop. To jest właśnie to lepienie pierogów z milczącej wody. Milcząca woda to było nic innego jak dziewczyna. Chciała wiedzieć, który będzie jej mąż w przyszłości. Szła do strugi, do ruczaju, bo jak wiecie, lokalizacje wszystkich osad, wsi, miast zawsze odbywały się gdzie? Przy cieku wodnym, tak? Więc zawsze był tam, jakiś, był tam jakiś struga, ruczaj, szły dziewczyny, nabierały ustami wody. I teraz patrzcie, no dzisiaj to byście parsknęli wszyscy śmiechem. Milcząco miała donieść tą wodę do domu. No a jak miała inaczej donieść w ustach? Jakby coś powiedziała, to by to wylała, nie? Więc przychodziły garstkę mąki, wysypywały na stół, drewniany, niemalowany, wypluwały tą wodę, zagniatały pieroga. Trzy najczęściej, jeden pusty, drugi z jakimś tam specjałem, a trzeci z kamieniem, ze śliwką, z czymś twardym. Cały dzień biedny psina siedział w stodole, głodny, a wieczorem dziewczyna gotowała te pierogi, układała na progu, wpuszczała do sieni, bo to nie było tak. My teraz mamy wiatrołapy, ewentualnie przedpokoje, a kiedyś była sień, wejście do izby i alkierz po drugiej stronie komora więc wpadał, wpuszczała tego psinę i ten pies chwytał pieroga. Jeżeli zjadł całego, znaczy, że dziewczyna wyjdzie za mąż, bo powiedzmy z mięsem to był Józek, z kamieniem to był Franek i ten, co ona go nie chciała, ale on jej się naprzykrzał, bo mamy czasami takich nie Pe, tych kandydatów do ręki albo dochodzenia, których nie chcielibyśmy, a głupio człowiekowi być niegrzecznym i go spławić. I zależało od tego, który ten pieróg pies zjadł. Jak złapał ten pusty, no nic, przyjdzie się jeszcze rok mordować, a może się odczepi. Jak złapał ten z kamieniem, to najczęściej go ugryz połowę. Jak myślicie, jeżeli nagryz tego pieroga, to co się działo z dziewczyną? Najprawdopodobniej ją zepsuł, inaczej mówią na począł. Ale jak trafił na tego z mięsem, no to już wiadomo było, że będzie miała szczęście przez całe życie. I teraz tak. Herody, widział ktoś z Was kiedyś Herody, kolędników Herodów, coś takiego, że tam, jest, że tam jest diabeł, że tam jest śmierć, że tam jest turoń. Wiecie, że takie postacie w tych Herodach występują? Wiecie, tak? Czy nie wiecie też? Ojej. Ale opłatek głowa znaczy, mi jest składziony w Wigilię? No, na talerzu, na pewno na białym obrusiku. No, ale co pod spodem? Sianko. Teraz my dajemy garsteczkę. Sianka najczęściej je od dnia daje na święta, więc nie ma problemu, kupuje się gazetę, a sianko się ma w supremie zupełnym. Więc kiedyś, słuchajcie, to nie było tak, że była taka garsteczka siana. Nie. E, cały stół wielki, pokryty był sianem. Na to położona była płachta, czyli obrus z tego lnu delikatnego, utkany i tylko na wielkie uroczystości używany. I dziewczyny po wigilii, po skończonej wigilii, nie zdejmowało się nic ze stołu. A u mnie, zmywarka, to chce z chałupy wyjść po kolacji wigilijnej. A kiedyś musiało to doczekać do rana. Nie wolno było ruszyć ze stołu, ale jedyne co mogły, wyciągały źdźbła, pojedyncze źdźbła trawy spod tego obrusa. Im dłuższe źdźbło i bardziej zielone, tym szybsze za mąż pójście i dłuższe szczęśliwe życie. Im krótsze, im żółte, tym szybsze staropanieństwo. To jest właśnie to wyciąganie tego siana spod obrusu. Czy wy wiecie, że dawniej, no ja przyznaję, w moim domu to jeszcze do dzisiaj i moje dzieci też do swoich rodzin to poprzenosiły, u mnie w Boże Narodzenie, w Wigilię Zawsze dostajemy. Ja nie powiem, że płacę, bo nie płacę, dostaję mały snopek zboża, takiego nieomłóconego. Taki malutki, większy od garstki. Wiąże w sąsiedzkami w czterech rogach. Słyszeliście o tym, że kiedyś musiały takie snopy stać w domu i wyścielona była podłoga słomą w Boże Narodzenie? Kto słyszał? O, już Wam tłumaczę. A gdzie się Pan Jezus urodził? Wstajęce. To jest na pamiątkę tego właśnie miejsca, tej stajenki. W żłóbku położony, rąbkiem Maryi owinięty, czyli w żłóbku wszyscy sobie wyobrażają, że siano, prawda? Ale jakby bydlęta klękały przed tym maleńkim człowieczkiem, to klękały na pewno na słomie. W miejscu, gdzie urodził się Chrystus, czegoś takiego, jak wyścielanie słomą, nie było możliwe, bo weźcie pod uwagę, że to jest skalista kraina że tam jest zgoła inny klimat, zgoła inna przyroda. Także my dokładamy to, przekładamy to legendowo, czasowo na nasz teren. Stąd w izbie była wyścielona podłoga słomą, a potem tą słomę gospodarz zbierał i, patrzcie, wiązał w sadzie drzewa. Kto ma działkę? Kto ma działeczkę? Z rodzice, nie wie. Czyli młodzież nawet nie wie, czy rodzice mają działki. Ale widzieliście czasami, jak jeździcie do znajomych, kolegów, koleżanek, że drzewa są takie ochocholone. A wy Wesele Wyspiańskiego czytali? A tego chochoła pamiętają? No. Więc ten chochół to było nic innego, jak właśnie ta słoma, tą słomą gospodarz opatulał w sadzie drzewa, żeby dobrze owocowały. I myślicie, że to było pozbawione sensu? No teraz nikt nie wierzy o owocowanie, Ale ani zające, ani sarny, ani mróz nic z tym drzewkom nie robił, bo one były zabezpieczone. Tak jak się zabezpiecza roślinki. Więc nic innego nie robimy dzisiaj, co robiliśmy kiedyś, żeby się zabezpieczyć, żeby zadbać o sad, o ogrody. To było to. O, i kościelna. Tu mamy całą obrzędowość kościelną zamkniętą. Wiecie o tych oświętach, już powiedzieliśmy. Wiecie, że są nawiedzenia parafii. Albo obraz chodzi, albo krzyż chodzi, albo różaniec. Słyszeliście o czymś takim, prawda? Na pewno. Są chrzty, chrzcień, chrzcień, chrzczone były. Cała tutaj, całe towarzystwo było ochrzczone, wykomunikowane, wybierzmowane. Niektórzy nawet śluby zdążyli pobrać. Nie wiem po co. Ale pobrali pogrzeby, każdy z nas w tej uroczystości uczestniczył, prawda? W pogrzebie też, tak? Uczestniczyliśmy. Ale czy ktoś w rodzinie albo wśród znajomych ma zakonnicę albo księdza? Ale słyszeliście, nie macie. To wyobraźcie sobie, że oni tak samo mają takie święto, jak Wy, w przyszłości zakładać, będziecie rodziny i macie wesele, to oni mają te święcenia. Są właśnie takim ślubem, zaślubioni Matce Boskiej Panu Bogu temu któremuś świętemu w zależności od klasztoru. No i o tym, o czym mówiliśmy. Ogromnicy, że ją święcimy, że w zielone świątki chodzimy do kościoła, że, że święcimy zioła, że robimy wianki, że idziemy z, z dożynkami, że święcimy pola. To są właśnie ta obrzędowość kościelna, która nam też jest znana w dniu dzisiejszym. No i charakter rozrywkowy, taki, który już na pewno jest wam znany. To są wesela. Ktoś był na weselu kiedykolwiek w życiu? Też nikt nie był? Matko Bosko, co się w tych kielcach nie żenią, czy co? I nie wychodzą za mąż. Dobra. Więc to są. Na, 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 te, na ogniska nie chodzicie, nie robicie tych. No, grilli. Nie chodzicie też na grille, nie? Dawne pikniki to dzisiejsze grille, kochani. A jak uroczystości są, czy dożynkowe, czy występuje ktoś tam, czy jakiekolwiek święto i potem są dyskoteki pod gwiazdami. Też nigdy nie były na żadnej dyskotece? Nie były? Nie? W żadnej knajpie, w żadnym klubie, w żadnym pubie nie były? A, biedni. Nawet ja stara baba raz byłam. I zostały nam jeszcze zabawy sylwestrowe i karnawałowe. Na sylwestrze nie byli, na żadną zabawę nie chodzą, po tańcówek, prywatek, parapetówek, domówek nie robią. Ale ale wszystko skromne, Boże. Cudowna klasa, powiem Wam, to za cudowna młodzież. Bez grzechu zupełnie. Bez grzechu, kochani. Na takie rezime sobie pozwoliłam, że obrzędowanie to nic innego, jak wierzenia i praktyki i te magiczne z wierzeniami, że jak coś zrobię, to przyniesie skutek pozytywny. Aha, e, normowały stosunki między ludźmi. Normowały, bo pozwalały, żyć w społeczności w zgodzie to że nie wolno y, narażać się rodzicom w wigilię bo cały rok można dostać w skórę pamiętacie takie coś żeby być grzecznym w wigilię to nie tylko wśród swoich ale wśród sąsiadów normowało takie stosunki y, bo uważano że dobre zgodne zapoczątkowanie każdego roku czy to będzie rok obrzędowy kościelny czy rodzinny czyli na dziecka czy boże narodzenie czy nowy rok jako sylwester Wpływa na pomyślny jego przebieg. I słuchajcie, nie możemy przejść obok i powiedzieć, że ta obrzędowość chłopska, ta obrzędowość ludowa, cała ta obrzędowość wpisana w rok obrzędowy jest nam niepotrzebna, że ten kalendarz doroczny wystarczy nam tylko podział na 12 miesięcy, na 52 tygodnie, na 7 dni, tydzień. Na 24 godziny, na 60 minut i na 360 sekund. Nie możemy powiedzieć, że to nam wystarczy. Dlatego, że jeżeli zapomnijmy o tym, co było wczoraj, pamiętajcie, nie zbudujemy jutra. Wasze dzieci, jeżeli Wy im nie przekażecie tego, co teraz jest ważne, to, co ważne było dla Waszych rodziców, dziadków, a Wasi dziadkowie są w moim wieku, podejrzewam, no, więc to, co było ważne dla nich, jak, były, jak byli dziećmi. Nie możecie tego zabrać własnym dzieciom. O tej kulturze, o tej przeszłości to wy macie być ambasadorami, niosącymi w przyszłość tą naszą przeszłość. To od Was zależy, czy wasze dzieci nie będą się wstydziły tego ze sogurolami świętokrzyskimi, niskopiennymi i to, że ktoś w rodzinie mówił gwarom. Bo zaraz wam powiem, jaka jest różnica między człowiekiem myślącym. A człowiekiem sterowanym. Za czym skończę? Otóż, jeżeli ktoś, pamiętam kiedyś student do mnie powiedział, bo to taka wieśniara. Był tak w święcie przekonany, że głowę musi wysoko trzymać. I ja mówię do niego, a dlaczego wieśniara? Bo takie nawyki ze wsi. Mówię, a ty jesteś z miasta, pan jest z miasta, rozumiem, tak? I wyobraźcie sobie państwo, on mówi, że tak. Mówię, a którym pokoleniu mieszkacie w tym mieście? No i okazało się, że. Dziadziuś przyszedł do pracy w PKS-ie, babcia pracowała jako konduktorka, on jest trzecie pokolenie, on jest słuchajcie inteligent taki. Guzik prawda, miasta powstawały na bazie ludzi Gościńca. Z historii pamiętacie, kto to byli ludzie Gościńca? Ludzie Gościńca to byli wszyscy wyrzuceni z danej społeczności, to byli żołnierze, którzy po 25 latach służby w wojsku wracali do, na ziemię spaloną, czyli już nie było ich domu, bo nie miał się kto opiekować, nie miał kto płacić e, tych podatków, bo podatki i śmierć to są i z Urząd Skarbowy, to wierzcie mi, było, są i będą i tego się chyba nie pozbędziemy. Więc wyrzucani byli z własnej ziemi. To były matki z małymi dziećmi, kobiety w ciąży. Dzisiaj to się nieładnie nazywa, tak złaciny z na zakręcie, e, prawdaż? To byli złodzieje, to byli łowcorze, czyli łowcoż taki medyk ludowy, który umiał wszystko, zestawić kościska i tak dalej. To ci ludzie, Budowali miasta na żywym kamieniu. W 1452 roku badałam taki dokument księdza Jacka Jabłońskiego. Jest taki zapis, oczywiście o cudach na Świętym Krzyżu. Chłop, łożąc krowami we wsi kielce, został rażony piorunem. Tego samego dnia po południu w mieście Słupianowa syn tamtejszego Kowala, także piorunem został rażony. Dzięki modlitwie jego stryja, który opiekował się świecami w klasztorze. Przy drzewie Krzyża Świętego, przystał rotece. dziecko wyzdrowiało. Los rolnika z kielc nie jest znany. Kielce ulokowane były jako wieś, potem się dobudowywały. Ale znacie takie pojęcie z historii prawie, na prawie magdeburskim, na niemieckim prawie? Wiecie, słyszeliście pojęcie płonące granice w Stanach Zjednoczonych o tym, jak mordowano tubylców, jak zasiedlano złodziejami, mordercami, całą zgrają. Z Holandii, Hiszpanii, Anglii, stąd też tam macie księstwo Walii, księstwo takie i inne, bo były oczyszczone więzienia. U nas przewożono Niemców i też mamy takie miasta na terenie Polski, na prawie magdeburskim i niemieckim. Dlatego Wy, mając w przyszłości możliwość, opowiadajcie dzieciom, dlaczego choinka, dlaczego Pan Jezus w ten dzień, dlaczego Boże Narodzenie, dlaczego Wielkanoc. Pamiętajcie o tym, co dla Was najważniejsze. Nie dajcie sobie zabrać pamięci Waszych przodków i nie dajcie sobie wmówić, że jeżeli żyjemy w Unii Europejskiej, to znaczy, że mamy o tym zapomnieć. Nie. Unia Europejska to jest całość tych ludzi z tego samego, z tego samego powstania okresu, czasu, z tym, że z innymi językami. Wy jesteście przyszłością. To nie wiem, które z Was za lat 5, 6, siedem może tutaj będzie stało. A jak się pospieszycie, to za dwa i pół roku zrobicie doktorat, a to można szybko, obronicie się i ja wtedy będę przychodziła i z przyjemnością słuchała o tym, do jakich źródeł dotarliście wy, do których ja nie zdążyłam dotrzeć. Pięknie wam dziękuję za poświęcony mi czas. Czy te 40 minut wykorzystałam? A przecież mówiłam, pilnujcie mnie, no. Pilnujcie mnie. Pięknie Państwu dziękuję, było mi niezmiernie miło z Wami się spotkać. Szczęść Wam, Boże. Znacie takie? Dziękuję pięknie.